działać przez Ciebie. Ale nie tak, jak Ty sobie wymyślisz, tak? Bo żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. Tylko jak On będzie Tobie poddawał. I Bóg mówi zatem, musisz stać się człowiekiem modlitwy. I my główny nacisk zawsze kładziemy na to, aby ludzie byli ludźmi modlitwy. Nie ludźmi intelektu. Ludźmi modlitwy. Ludzie mówią, co mam zrobić? Ja mówię, przebywaj z Panem. Weź sobie urlop, dzień urlopu, po to, żeby przebywać z Panem. Wynajmij sobie, oszczędź sobie pieniądze, wynajmij sobie pokój hotelowy i módl się 24 godziny co pewien czas. Rozumiesz? Sam na sam z Bogiem. Szukaj Pana. Zobaczysz, co się będzie działo w Twoim życiu. Urywaj czas, jak mówi święty Paweł. Wstawaj w nocy. Módl się do Boga. Szukaj Go. Tak? Wcześniej rano wstawaj, albo później się kładź. Spędzaj z Nim czas. Z Nim czas. Z Nim czas. Bo to jest bardzo ważne. A więc modlitwa to jest skierowanie na. W naszym kręgu nie potrzebuję mówić, że modlimy się tylko do Boga, bo są takie miejsca, że ludzie nie wiedzą, że się modlimy do Boga w tym naszym kraju. Ale modlimy się do Boga. Bardzo ważna rzecz, kiedy się modlimy, mówimy. Pamiętajmy o tym, ja o tym mówiłem wczoraj. Nie myślmy. Ja często jak ludzie uwielbią Boga w kościele, ja się rozglądam i się przyglądam ludziom. Ludzie stoją i się patrzą. Oni myślą sobie o Bogu. Wiesz, jak chcesz sobie pomyśleć o Bogu, to nie ma problemu. Tak? A nie nazywaj tego modlitwą. Możesz sobie pomyśleć o Nim. Ja też myślę o Bogu, ale nie mówię, że się do Niego modlę. Jakkolwiek Bóg zna Twoje myśli. Jakkolwiek, nawet westchnienie jest zaniesione Twoje do nieba, w cudzysłowie, tak? Ale Jezus powiedział, gdy się modlicie, mówcie. Okej? Okay? Po to dostałeś narząd mowy, żeby tą mową chwalić Boga. Jak się nie nauczysz mówić do Boga, tak? To jak będziesz funkcjonował? Pierwszą potrzebą, rozumiesz? Jakby pierwszym powodem, dla której masz mowę, to jest to, żebyś mówił do Boga. Masz mówić do Boga. Po to dostałeś uszy, żeby słyszeć Boga, w cudzysłowie, i po to dostałeś buzię, żeby do Boga się modlić i wypowiadać Boże rzeczy. Po to mamy właśnie te organy. Nie po to, żeby paplać. Po to mamy właśnie, żeby się kontaktować. Bo ktoś mówi, ale po co? Przecież Bóg mnie zna. Ja mówię, proszę Cię, nie bądź arogancki. Nie. Bo to są buty już. Mówię, ale po co mam to robić? Ja mówię, to nie rób, spokój się. To nie rób. Nie powiem Ci, po co masz to robić. Jak Ty już mnie pytasz, po co mam to robić, ja mówię, nie powiem Ci. I nie mów mi, że słuchasz Biblii, bo Jezus powiedział, kiedy się modlicie, mówcie, tak? To przestań mnie pytać, po co, bo tak Jezus powiedział. I czasami ludzie pytają, a po co się mam modlić? Ja mówię, bo tak Bóg powiedział. W ten sposób prowadzimy ludzi na przykład do pewnego porządku w ich duszach, tak? Pierwsza rzecz, tak? Bądź posłuszny temu, co powiedział Bóg. Bądź posłuszny temu, co powiedział Bóg. Bądź temu posłuszny. Po co głosisz Ewangelię? Bo Bóg tak powiedział. Bo Bóg tak powiedział. Okej? Okay? Bóg tak powiedział. My stawiamy ludzi jakby w takim miejscu, że to, co On powiedział, jest najważniejsze na świecie. Jeżeli tego nie rozumiemy, to na pewno nie będziemy ludźmi modlitwy. Nigdy nie będziemy ludźmi modlitwy, bo będą przychodziły informacje od Boga do nas, a my będziemy je bagatelizować. Wtedy nie jesteśmy ludźmi modlitwy. A więc wy się modlicie, mówcie. I teraz w Ewangelii Mateusza 6,6 chciałbym, żebyśmy znaleźli to w naszych Bibliach lub zapisali. Jeżeli nie chcecie szukać, to sobie to chociaż zapiszcie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Jest fundamentalny tekst na temat modlitwy. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Komora to jest miejsce, które chrześcijanin powinien postawić na pierwszym miejscu swojego życia. Pierwsze miejsce Twojej bytności to na ziemi, to musi być komora. Musisz zbudować swoją komorę. I komora, ona nie ma jakby swojej formy, że to musi być taka komora, że to musi być taki czas czy inny czas. Nie o to chodzi. Komora to jest coś,
co musi w ogóle zaistnieć w tobie, że to jest najważniejsza rzecz. Powiem wam taką historię krótką. Mam takiego chłopaka u nas w kościele i on jest prostym człowiekiem. On ma skończone 2 klasy szkoły specjalnej. Mam nadzieję, że skończy dalej, będzie się uczył. Ale on skończył te 2 klasy szkoły specjalnej i kiedyś posłuchał Boga i wziął dofinansowanie i założył firmę i sobie prowadzi firmę. Jako jedyny dostał dofinansowanie. A dalej mówi, poszłem, a nie poszedłem. Ale o co chodzi? To się na łaskę mówi. On zrozumiał, o co chodzi w łasce. Wszystkich odrzucili, to w urzędzie on dostał. Sklecił jakiś biznes, tam. Co on tam narobił, słuchajcie, w ogóle normalnie żaden przy zdrowych zmysłach urzędnik by mu nie dał nic. Wszystkich odrzucili, jemu dali. No i on tam tę firmę zaczął prowadzić, sobie ją prowadzi z lepszym lub gorszym skutkiem. Tylko tam uczy, mówię, pamiętaj, że Bożej łaski się nie naciąga, bo jak Bóg mówi, że ty masz potem się kształcić i tak dalej, to ty to rób, tak? To nie licz na to, że tylko zawsze ten rodzaj cudów będzie w twoim życiu, tak? Bo Bóg robi różne cuda, różne rzeczy, ale potem cię też kieruje i masz się rozwijać. No ale to pominąwszy, to przyjeżdża do niego inny tam chłopak z innego kościoła i mówi do niego tak, też chcę założyć firmę, powiedz mi, jak ty to zrobiłeś. I on do niego mówi, to ja ci powiem, tak? Mówi, ale załóż, mówi, taki, dał mu takie drelichy u siebie w domu stare, takie spodnie. A ten mówi, po co mi te drelichy? Mówi, dobra, załóż te drelichy, to ci wtedy powiem. Ten założył te drelichy i wyszli przed jego dom, a on miał taką, słuchajcie, ziemiankę, taką starą, to się kartofle tam kiedyś trzymało. Otwiera drzwi do tej ziemianki, mówi, dobra, wchodź, a tam błoto na dole. Zapalił latarkę, słuchajcie, w tej ziemiance i mówi do niego, klękaj. Miał takie buty ładne też z takim czubkiem tu. A mówi, jak klękaj? Mówi, klękaj tu. Ukląkł, słuchaj, w tym błocie. On mówi, no ja tutaj, mówi, firmę założyłem. Ktoś na niego patrzy. Mówi, no tutaj. Taką menorę sobie wymalował na ścianie żydowską, słuchaj, taką farbą. I tam siedział i się modlił. Mówił, Boże, daj mi mądrość, bo ja szkoły nie mam. Naucz mnie, jak ja mam firmę prowadzić, Jezu. I siedział tam, siedział, aż mu Bóg nie dał tego, co on chciał. Mówi, tu firmę założył. Wiecie, to jest człowiek modlitwy. On jest prosty, on popełnia błędy. Ale wiecie co? To jest człowiek modlitwy. I ten człowiek wychodzi krok po kroku w swoim życiu. Z różnych rzeczy. Ja znam ludzi modlitwy, którzy zawsze mają sukces. Zawsze. Ponieważ zaczynają coraz lepiej poznawać Boga. A ludzie, którzy nie są ludźmi modlitwy, bez przerwy się mielą we własnym sosie w kościołach. I nie potrafią się zabrać do niczego, łącznie z życiem swoim. Bo co? Bo nie słyszą Boga, który jest w nich. Bo nie rozumieją. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest obietnica. To jest obietnica. Wiecie, że Bóg jest trochę ślepy? On widzi w ukryciu. On jest trochę ślepy na to, co się dzieje publicznie. Rozumiesz? On jest ślepy trochę na to, w cudzysłowie. On nie zwraca tak uwagi na te rzeczy, które są publicznie robione. On patrzy na to, co jest w ukryciu. Jakie ty masz, co ty robisz ze swoim życiem w ukryciu? Co tam się dzieje z tobą? Taki jeden pastor prowadzący ogromny kościół został zapytany przez dziennikarzy, jak on sobie radzi z prowadzeniem takiego wielkiego kościoła. I on powiedział, prowadzenie kościoła dla mnie to hobby. A on mówi, ale to nie rozumiem, przecież tu jest tyle ludzi i tak dalej. A on mówi, to jest drobiazg. Ale powiem panu coś. Raz w roku zamykam się na blisko miesiąc sam. Wtedy mnie nie ma. Mam taki pokój w domu. I chodzę tam sam. Mam tam swoją toaletę. I mam tam zapasy jedzenia. I nie mam je przez miesiąc. I tam idę na wolne. Robię to raz w roku.